I na koniec jeszcze o baseballu. Co prawda sezon w Ekstraklasie i pierwszej lidze już za nami, ale wrocławski klub KSB nie próżnuje. Działacze postanowili pomyśleć o dalekiej przyszłości i być może wychować sobie wielkiego zawodnika. KSB rusza ze szkoleniem dzieci i młodzieży. Baseball w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do tej pory we Wrocławiu były tylko drużyny seniorskie. Brakowało miejsca, by uczyć dzieci i młodzież podstaw tej widowiskowej dyscypliny. Idą jednak zmiany. Chcemy stworzyć w naszym klubie piramidę sportu, stworzyć wszystkie sekcje wiekowe, dlatego rozpoczęliśmy już od tego sezonu intensywne działania do tego, żeby stworzyć drużyny dziecięce w przedziale wiekowym, nawet już od 5 lat do 16, które będą od listopada trenowały na salach szkół 78 z Jedności Narodowej i 44 z Zakrzowa, gdzie będziemy dawać sprzęt pełen do gry, zajęcia będą prowadzone z instruktorami. No a w przyszłym sezonie mam nadzieję, że nasze drużyny będą zgłoszone do związkowych rozgrywek, jak i małej ligi. Sportowcy, którzy uprawiają baseball, zachęcają młodzież, by także spróbowała. Prezes i w jednym zawodnik KSB Wrocław zapewnia, że wszyscy chętni mogą pojawić się na treningach wrocławskiego zespołu. Mowa oczywiście o nowych grupach młodzieżowych. Każdy może spróbować swoich sił. Baseball to jest taka gra, która jest wszechstronna. Też każdy coś znajdzie dla siebie. Więcej o szkoleniu młodzieży na stronie internetowej klubu www.baseballwroclaw.pl. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Do zobaczenia.